Cześć, cześć, Auryczny Tarot i Aura Tygodnia od 7 do 13 grudnia. Tym razem dla wszystkich znaków Zodiaku. W aspekcie prognozy na przyszły tydzień dla wszystkich z Was, taki może bardziej okrojony niż ten horoskop mój wyboru, ale każdego tygodnia, słuchajcie, będziemy sobie robić właśnie taką odsłonę. Mam poczucie, że jednego tygodnia będzie to właśnie horoskop wyboru, drugiego może będzie to horoskop dedykowany Waszym poszczególnym znakom Zodiaku, aby się wszyscy mogli gdzieś tutaj w tej energii odnaleźć. Dzisiaj czytanie wspomagane oczywiście kartami Tarota, ale przede wszystkim skupione na czakrach, a więc prognoza z kart Oracle, która dodatkowo sygnalizuje, pokazuje również kierunek tego, co w Was wymaga wzmocnienia na ten tydzień, gdzie być może powinniście skupić swoją uwagę lub czego nie czynić, czemu się również nie poddawać, aby ta energia z Was nie uciekała, tylko była spójna, była cały czas w tym właśnie przepływie. A więc dziś wędrówka Waszej duszy, dokąd będzie podążać. W aspekcie kierunku tego tygodnia, emocji Wam towarzyszących, wyzwania do pokonania i na koniec tego, co w Was być może przyblokowana, więc która czakra będzie się chciała pokazać jako przyblokowana, co z nią również należałoby zrobić lub na czym skupić uwagę, jeżeli chodzi o wzmocnienie siebie, aby tej wibracji nie uszczuplać. I co? Jak zawsze zapraszam Was do komentarzy i do tego, żebyście subskrybowali kanał, jeżeli czujecie ten klimat, jeżeli czujecie również ten kierunek. Lecimy, patrzymy, ściskam, pozdrawiam, moc pozytywnej energii przesyłam. Do zobaczenia w czytaniach już dedykowanych Waszym poszczególnym wibracjom. I zobaczmy, drogie strzelce, co dla Was na ten tydzień, a więc 7-13 grudnia w aspekcie kierunku tego tygodnia, emocji Wam towarzyszących, wyzwania do pokonania i blokady, która jest sygnałem do tego, że może powinniście popracować z jakąś czakrą akurat w tym tygodniu bardziej, być może jej się poświęcić. Pamiętajcie oczywiście, że czytanie jest ogólne, to wzmocnienie nie powinno Wam zaszkodzić. Jeżeli faktycznie czujecie jakiś taki deficyt tej energii, którą ta czakra, która się pokaże, będzie charakteryzować. Natomiast pamiętajcie również, aby czytać wielopłaszczyznowo, zwłaszcza, że jest to czytanie ogólne, więc emocje, które się będą pokazywały, mogą dotyczyć Was, mogą też dotyczyć kompanów Waszej podróży, lub też mogą być to emocje zewnętrzne, które pojawiać się będą. A więc patrzcie, czytajcie, słuchajcie. Słowo hasło, tak zawsze Was uczulam, żeby nie przywiązywać się do historii, ale raczej do tego, co jest właśnie drobnym detalem, małym niekiedy szczególikiem. Strzelce. A więc osoby urodzone od 22 listopada do 21 grudnia i osoby, które mają również wpływ tego znaku u siebie w profilu astrologicznym. Jaki to będzie, słuchajcie, kierunek tego tygodnia? Poprosimy jedną kartę. Drogie strzelce, ten tydzień dla Was w ukierunkowaniu wdzięczności. Pod spodem pokazała Wam się również karta samozadowolenia, a więc z pewnością są wśród Was strzelce, które w tym tygodniu będą może kładły duży nacisk właśnie na ten aspekt. A więc tego, co daje Wam wewnętrzną siłę, co również z Wami jest scalone tak energetycznie, tak wielowymiarowo, co pozwala Wam czuć spójność, mówiąc inaczej, bo pokazała się dla Was czakra podstawy, a więc to jest taka konieczność dla Was, aby czuć się dobrze tam, gdzie jesteście lub z tymi, z którymi jesteście, aby być, aby powiedzieć: ja jestem, ja czuję, mam również do czegoś lub względem czegoś stuprocentowe albo przynajmniej wieloprocentowe przekonanie. A więc tak jak mówi trochę tu karta, być może są wśród Was osoby, które spełniają oczekiwania innych. Być może ta realizacja czegoś, co nie jest do końca Wasza, no właśnie gdzieś Was odsuwa może od tego, co jest samozadowoleniem, co jest również brakiem niekiedy motywacji, pamiętajcie. To nie chodzi o to, że to jest złe, ale może się przekładać właśnie na te wibracje, abyście byli tego świadomi, bo tutaj chodzi o to, żeby wiedzieć, umieć również sobie wyobrazić, że robicie to, czego pragniecie, albo w tym, co robicie, odnajdywać to samozadowolenie, a więc znajdywać siebie w drobnych, małych akcentach. Może te szczegóły, o których wspomniałam na początku, to jest właśnie również taki znak, sygnał, a więc nie patrzcie może na rzeczy bardzo globalnie. Może żeby siebie odnaleźć lub dać sobie pewien energetyczny zastrzyk tego, żeby było w czymś sensownie, żeby coś było również z sensem,
Może należy właśnie zacząć od tych rzeczy małych, od takich drobnych aspektów, od tego, że w jakichś małych dziedzinach jesteście w stanie zrobić coś najlepiej, jak umiecie i poczuć to samo zadowolenie. I tak cegiełka po cegiełce, aby nie znajdywać minusów, słuchajcie, które są tak proste do znalezienia w każdych, we wszystkich możliwych opcjach, ale umieć właśnie optymalizować pewne sprawy i również swoje niezadowolenie ograniczać do tego, aby widzieć zadowolenie. Pokazała Wam się wdzięczność jako kierunek tego tygodnia, więc być może będziecie wdzięczni i będziecie tę wdzięczność okazywać, a być może ta wdzięczność będzie kierowana do Was, a więc ktoś może chcieć Wam podziękować, docenić, podnieść również Waszą wibrację na wyższy poziom. Tutaj w tym aspekcie, słuchajcie, jest to taka opiekuńcza energia ludzi, którzy są wokół nas, którzy czasami właśnie takimi metodami niezbyt zrozumiałymi albo takimi niekiedy lekcjami, które może niektórzy z nas rozpoznają już na swojej drodze, pozwalają nam zauważyć lub dostrzec po czasie niekiedy tę wdzięczność, a więc uszanować to, co mieliśmy lub przypomnieć sobie i porównać pewne aspekty w naszym życiu. A więc być może Wasza rola w tym tygodniu będzie związana na przykład z przyjaźnią, głęboką miłością, pielęgnowaniem tego, co jest macierzyństwem lub kierowaniem tego w stronę właśnie opieki dla innych danej, żeby czuć właśnie tę spójność, aby czuć również satysfakcję. A więc kierunek tego tygodnia to jest poczucie satysfakcji. Może chcecie wypełnić coś, zrobić coś satysfakcjonującego, być w czymś dobrzy, tacy właśnie być może również perfekcyjni, bo emocje Wam, które się tutaj pokazują, to właśnie ta perfekcja, także w poziomie czakry podstawy. A więc macie dużo tutaj energii, która może gdzieś Wam uchodzić, jeżeli chodzi o to, że nie czujecie się bezpiecznie, albo nie czujecie dobrego gruntu pod nogami, albo macie jakąś taką sytuację, która jest dla Was niepewna. Pamiętajcie, żeby pozbywać się tego wszystkiego ze względu na uszczuplanie samych siebie, pozwalające na to, żeby te wibracje jeszcze bardziej się rozprzestrzeniały po Was, w Was. I tutaj tego należy się pozbyć. Ten tydzień pokazuje, napraw swoją emocjonalność, jeżeli chodzi o bycie perfekcyjnym. Ty nie musisz być perfekcyjny dla wszystkich. Ty nie musisz być zgodny ze standardami. Ty masz być sobą. Ty powinieneś uszanować, być wdzięcznym również sobie za to, kim jesteś duchowo, a więc jesteś oryginałem, jesteś osobą, która potrzebuje wsparcia tak sama dla siebie, zaopiekowania się sobą, bo jeżeli Ty nie wierzysz w siebie, jeżeli Ty uznajesz, że jesteś niekompletny, że czegoś Ci brakuje, że jesteś taki, inny, porównujesz się do kogoś, to się nie uda. To jest cały czas gonienie w piętkę za tym, co jest no niedoścignione. Czy wzorce, czy autorytety, słuchajcie, czy bycie kimś jeszcze innym z urody ciała, myślenia, sposobu patrzenia, to wszystko, jeżeli nie jest Wami i jeżeli nie tworzy Was tak zupełnie, kompletnie, to nigdy Wam tej kompletności również nie zaspokoi i nie zapewni. A więc niektórzy być może myślą o standardach, inni być może potrzebują w tym tygodniu podkreślenia wyjątkowości swoich cech, bycia perfekcjonistą. Ten tydzień może chcieć Was otworzyć na wrażliwość, na to, że niekoniecznie wszystko musi być idealne, że wszystko musi, zwłaszcza Wy, skupieni, wiedzący, najlepsi, doskonali i dokładnie działający jak wszystko inne w tym samym rytmie i w tym samym czasie. Tutaj karty Wam radzą, abyście pomyśleli o ludziach w swoim życiu, abyście znaleźli coś dobrego w każdej osobie, zwłaszcza w sobie. Takie nieocenianie, słuchajcie, nieocenianie sytuacji, nieocenianie siebie, niebranie również innej oceny, zapewnik tej, której być może inni nie są nauczeni przekazywać w zupełnie inny sposób niż taki, który rani, niż taki, który nie jest do końca przemyślany, niż taki, który również upraszcza również, pamiętajcie. To jest również akcent do tego, że być może w tym tygodniu będziecie wdzięczni za coś, co jest zwyczajnym na przykład procesem dbania o siebie, tego, co jest właśnie dbaniem o swoją świątynię, tak w cudzysłowie ją nazywając, tego, gdzie jest duch. A tutaj wdzięczność, może dążenie do perfekcji, może niektórzy będą chcieli lub nie będą mogli być zadowoleni. Gdzieś jakiś konflikt między chęcią bycia lepszym, znalezienia się w lepszej dla Was bardziej komfortowej sytuacji. A więc pewna mania racji, pewna mania niekiedy wyższości również, albo tego, co jest właśnie wspierające, co jest zrozumieniem, co nie musi być.
I nie wymaga totalnie tego, żeby coś było perfekcyjnie, zwłaszcza na poziomie bratnich dusz, słuchajcie, bo tutaj też dla niektórych akcent bratnich dusza, więc być może staracie się po to, żeby być bardziej doskonałym, żeby też ktoś Was bardziej docenił, zauważył. Bo ta bratnia dusza Wam się pokazała jako blokada, a więc być może będziecie się zmierzyli z prawdziwymi uczuciami. To, co jest, słuchajcie, wyzwaniem do pokonania dla Was na ten czas, to słodko-gorzki smak niekiedy. Tu czakra gardła Wam się pokazała, a więc być może ta słodko-gorzkość będzie też oznaczała na przykład jakieś słowa, które, no jedne są słodkie, inne są gorzkie, jak sama nazwa wskazuje, a więc niekoniecznie muszą być wszystkie dostosowane i dostrojone, czy do prawdy, czy do tego, co powinno wybrzmieć. Możecie sobie stawiać pytania, czy wybory innych lub decyzje innych wpływające na mój los cieszą mnie, radują, czy właśnie odbieram to w ten, a nie inny sposób. A więc ta słodko-gorzkość tutaj może jest dla Was po prostu wyzwaniem w tym tygodniu, aby doprecyzować swój smak, wyostrzyć go również, umieć nazwać, a i również nie działać wbrew sobie, a więc mówiąc coś, co chcecie powiedzieć, nie mówić czegoś, z czym się na przykład nie godzicie, albo czym ranicie innych. Dostrojenie tych emocji, słuchajcie, dostrojenie również tej postawy może być dla Was tutaj gdzieś kluczowe. A więc tutaj pewna struktura kompletności, zadowolenia z tego, samozadowolenia i nieodczuwania jakiegoś takiego dyskomfortu, braku niesmaku również pewnego. Przy jednoczesnym, słuchajcie, dbaniu o to, co jest Waszą prawdą, Waszą autentycznością, bez narzucania sobie jakichś takich dziwnych, niekiedy zewnętrznych chociażby presji, albo wyrzutów sumienia, albo jakichś takich, słuchajcie, za wszelką cenę udowadniania sobie czegoś, myślenia także o tym. Jakby myśleniem samym również, zawężaniem pewnego sposobu patrzenia na daną sprawę, przyciągania tego i podtrzymywania niepewności w sobie. To jest bardzo ważne, abyście tego nie tworzyli, abyście popracowali w tym tygodniu z tą czakrą, abyście może otoczyli się kolorem czerwonym, nosili go, jeżeli chcecie lub mówicie, na przykład jesteście kobietą, może czerwone usta Wam w tym pomogą, aby mieć siłę przekonania, aby również dodać sobie tego akcentu, który jest dla Was pewny, który też wzmacnia Waszą atrakcyjność, jak gdzieś tutaj w tych emocjach może być dla Was lekko w tym tygodniu uszczuplona, gdzie możecie na przykład, no, gdzieś z pantałyku może Was coś wybić i możecie coś gdzieś na przykład odebrać jako pewną stratę, jako pewną, no właśnie, niewdzięczność. A więc pamiętajcie tutaj o tej komunikacji międzyludzkiej, również o sile słów wypowiadanych. Przyjrzyjcie się, czy odczuwacie na przykład strach przed odrzuceniem albo pewną bezsilność. Jeżeli tak, to w tym tygodniu dobrze byłoby otoczyć się tym kolorem, a więc kolor czerwieni. Noś go, miej go przy sobie. Oddaj się temu, co jest również świadomym oddychaniem, dbaniem o to, co jest więzią rodzinną. Poświęć czas w tym tygodniu na jogę, na pracę właśnie z czakrami poprzez wspieranie się tym, co jest kolorem czerwonym, tym, co również jest zapachem na przykład cedru, rozmarynu. A jeżeli na przykład dysponujesz lub masz możliwość i potrzebujesz oczywiście, musisz czuć wewnętrzną potrzebę tego, że ta czakra potrzebuje wzmocnienia, otocz się nie tylko kolorem czerwieni, ale na przykład otocz się również minerałami, które odpowiadają tej czakrze. A więc rubin, koral, czerwony jaspis. Poczucie swoją moc również tego, że macie wpływ. I bądźcie wdzięczni. Dążcie do tego samozadowolenia. Ono buduje, ono wzmacnia, ono tworzy i wzmacnia aurę, a ta przyciąga to, co Wam najbardziej potrzebne. Pamiętajcie, ochronnej i wzmacniającej aurę tego tygodnia dla Was, drogie strzelce. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się. Hej!